Witajcie, witajcie. Dzisiaj jest poniedziałek. Który tu dzisiaj mamy? 30 października. Piekę chleb. Proszę, tu są już chlebek zrobiony, tylko dzisiaj jest cały pszenny. Będę robić zapiekankę makaronową. Na razie przygotowuję składniki. Wieje wiatr, jak nie wiem. Dzisiaj u nas jest ciepło, ale wiatr. Ciekawa jestem, co wy porabiacie dzisiaj. Ja gotuję obiad jeszcze też i teraz wkładam chleb do piekarnika. Muszę papryki pokroić. Kurczaka, tylko go muszę tutaj trochę oczyścić, bo się później go wymiesza z gyrosem, przyprawą gyros. Kurczaka podsmażyłam, dodaję teraz cebulkę, to będę razem teraz podsmażać, a później dodaję resztę warzyw. To znaczy paprykę, marchewkę i pola. I później to będziemy doprawiać. Troszkę śmietanko podlejemy i będziemy gotować makaron. I wszystko połączymy później razem. Papryka. Będzie bardzo dobry, już taki zapach. Marchewka. Teraz to wszystko wymieszamy. Ścieram ser do zapiekanki. Wiecie co, jestem taka dzisiaj gdzieś śpiąca, nie wiem, z pogoda. Tutaj zaczyna się chmurzyć, będzie chyba padać. Ciśnienie leci. Zaraz muszę sobie kawę zrobić i to pewnie taką dosyć mocno, żeby postawiła na nogi. Coś w tym powietrzu jest, się będzie padać. Nie wiem, jeszcze trzeba by liście pójść pograbić pewnie. Spokojnie pogoda. Pranie muszę powiesić, pozbierać jedno, powiesić drugie. Nic. Tutaj mam wszystko przygotowane, warzywa już z kurczakiem. Teraz dodaję makaron. Muszę to wszystko wymieszać. Mam starty ser i za chwilę posypię zapiekankę serem i wsadzę do piekarnika. Na jakieś pół godziny i będzie gotowa do jedzenia. Można do niej zrobić sos czosnkowy, można zrobić surówkę.